Oni tyle z tego face to face. To, tyle było tyle z tego face to face. Dobra. Chyba nie ma sensu face to face. To zaraz. Na koniec. Dziku, ale teraz spokojnie proszę. Ja bym proponował teraz spróbować jeszcze raz. Ale chodź, umiesz trollować normalne face to face? No dobra. Chcesz normalne face to face trollowane? Umiesz się uspokoić? Zbani! Bo to też... No dawaj, spójrz mu w oczy. I tyle. Ale nie bijcie się. Spójrzcie. Jak się sterowany chowa przy ochroniarzach. No chodź. No chodźcie face to face. Coś zrobisz. Weźcie ręce z tyłu. No i spójrzcie sobie w oczy. Żółwik przybity. Kurwa. Nabijcie. No chyba tutaj face to face'a normalnego nie da rady zrobić. Dobra, siadaj. Rataj, chuj ci na imię. No. Drgałeś kurwa, boisz się. Przepraszam wszystkich za to. Ja jestem na co dzień spokojną, fajną osobą. Przecież to ty jesteś kurwa. Ale jak mi tego zjeba. Przecież to ty kurwa zabrałeś łzy w oczach kurwa i do mnie mówisz. Ja pełen chill. Frajerze, jebać cię! Zamknij mordę, kurwa, bez frajerów, kurwa, gruba świnio jebana, kurwa, zjebie. Jebać cię. Maluba. Nie będę się wcinał z malubą. Okej, okay, no to mogę cofnąć frajera i przeprosić. Dobrze, przepraszam, cofam frajera. Ale to bardzo, bardzo źle się zachował Maciej i tak samo ale do mojej... Ale kurwa, co się źle zachowałem? I tak samo kurwa, do mojej rodziny... jak ty podszedłeś i mi buta zajebałeś, kurwa, i mówisz do mnie, że jestem frajerem, kurwa. Popierdolisz mnie! Ja się źle zachowałem, kurwa! Mówisz między naszymi wspólnymi znajomymi w Warszawie, też dostałem info, że najebany obraziłeś moją rodzinę i będzie osoba... Co ty pierdolisz, na kurwa? Na drugiej konferencji na będzie osoba, na twoją rodzinę coś gadać, kurwa, przestań wymyślać! Teraz kurwa sobie wymyśliłeś to przed chwilą, bo widziałeś, że jest kurwa chujowa sytuacja. Mamy. I sobie to wymyśliłeś, nie. Kurwa, mamy tak. Wspólnych ja nigdy Warszawie. W życiu nie obrażałem niczej rodziny, więc zamknij mordę, kurwa. Nie, i przestań teraz manipulować i pierdolić, nie, ja kurwa. Ja nie manipuluję. Za frajera cię przepraszam, już. Ale nasi wspólni znajomi mówią, co nie. O mnie mówiłeś po walce. No to kurwa się mnie pytasz normalnie, czy tak było, czy nie. Staliśmy na backstage'u, się zapytałbyś i byśmy kurwa inaczej gadali, a nie teraz, kurwa. Się prujesz, kurwa. A z tobą się da porozmawiać normalnie na backstage'u? No, kurwa, staliśmy na backstage'u, czekaliśmy, kurwa, normalnie, kurwa. Ej, nie, przestańcie, to nie jest dobre, nie. Nie, uspokój się, dziku. Dziku, dobra, chodź dziku. Tu, kurwa. Dziku. Nie, to nie jest dobre. Nie bijmy się z publiką, kurwa. To nie jest dobre. Dobra, dziku, siad. Dobra! Dobra, bo tu widzimy... Okej! Okay. Widzimy, interakcja z publicznością jest za mocna. Brat Maluby, tak? To jest brat Maluby. Chuj mnie do pojęcia tutaj! Tak, brat Maluby? Pisałem z tobą na IG. Okej, okay, w porządku. Chcesz mi zajebać zajeb? Jeszcze raz? Okej, okay, frajer był niepotrzebny, w porządku. Ale kurwa, ja też nie rozumuję, bo wiesz, jak powstał nasz konflikt i jak ty non stop mnie atakowałeś w sieci cały czas. Czego ode mnie oczekujesz? To było vis-a-vis. To było vis-a-vis. To nie było, że ja cię ciągle atakowałem, tylko było na kurwa odpowiedź do odpowiedzi. Nieprawda. Potem ja się zamknąłem i ty po walce cały czas schodziłeś i na mnie napierdalałeś, kurwa. I kurwa no to ja przez ostatnie 3 miesiące. Nie potrafiłeś mnie przeprosić. Ja powiedziałem, może nie być dla mnie walki na fejmie. Nie liczą się dla mnie walki. Przeproś mnie, a ty mnie wyzywałeś w jakimś disie. Kurwa, to jest chore, człowieku. Chcesz walki, chcesz show, spoko, ale nie oczekuj, że będę, kurwa, grzecznie stał z tobą na face to face'ach. Ale nie obrażałem ci rodziny, bo to jest, kurwa, pomówienie. Takiej akcji nie lubię, kurwa. Nie obrażałem ci rodziny, to jest pomówienie, więc akurat to trzeba zdemontować. Okej, okay. Akcji nie no możemy było, podejść na backstage'u i o tym porozmawiać. No dobra, no. Ja wolę sobie wyjaśnić, bo to są grube oskarżenia, ja nie lubię, jak ktoś mnie pomawia.
Okej, staniemy we dwójkę, niepotrzebni są goście postronni, ja ci pokażę powiedz wiadomość. Powiedz mi kto, co okay. I jak, wspólne... może ty dałeś się zmanipulować, możliwe. Ktoś cię podkręcił trochę. Możliwe. Mogło tak być, żeby były lepsze dymy, możliwe. Wiesz, jacy są ale ludzie. Moi chłopacy też o tym wiedzą i to jest prawda. No jak wiedzą i to jest prawda, skoro to jest nieprawda, kurwa. Okej, okay, no... Że ja tak nie mówiłem, okay. Ale że dostałeś tego informację, skonfrontujemy tak? Rataj, ty jesteś farmazonem, także na pewno gadałeś tak. Także zamknij ryj już. A chuj miałem tak gadać, kurwa, jak zamknij, ci mówię, kurwa, jebany mefedroniarzu. Dobra, ja robimy pierdolę. Ostatnie face to face, skończymy ten panel, bo za dużo emocji. Za tą dziwkę. Odjeżdżasz, ale mocno. Rataj do chaty! Rataj do chaty! Rataj do chaty! Rataj do chaty! Wypierdalaj! Zabij rej! Jaka patologia, ja pierdolę. Ja myślałem, dziękuję, to myślałem, że jestem patologią, a tu jest kurwa większa. Jesteś ja pierdolę! Dziku, powinieneś być wodzirejem. Byłem. Mów do mikrofonu, dziku. Wyłączyłeś mi mikrofon, tak miałem gadać, kurwa. Gdy kiedyś będę planował wesele, biorę cię na wodzireja. Byłem nieraz już, mordko, nieraz byłem, nie? Rataja sobie weź na wodzireja. Dziku, w każdym Warsaw Shore jest wodzirejem. Nie, bo wesela ja nie będzie. A powiedz mi, czemu Rataja dziewczyna wyzywa, kurwa, od patologii Warsaw Shore wyzywa patologii? Czemu się przypierdalasz do Warsaw Shore, kurwa? A kto powiedział o patologii? No przypierdala... No, i co? Ale czemu ty się wpierdalasz, powiedz konferencję, powiedz mi. Gdzie możesz, kurwa? Kto ci powiedział, że możesz? No jest moją dziewczyną, więc może, no jak ją to najlepiej jak, powinieneś jej tu nie brać. Powinieneś jej tu nie brać. No to kurwa się wpierdala, no. A czego twoje kolegi też skaczą, się wpierdalają? Dobra. Co, zabraliśmy? Nie, no to jest dość zrozumiałe, nie, no zajebiście, kurwa, dobra. Na mnie 5 osób siada. Nie ma to co. Jest, kurwa, spoko. A tobie ktoś odpowie ale publiczności, posłuchaj. To ty już masz problem. Ale, czemu się wpierdalasz, ale, kurwa? Czy jak na ciebie nakręcam, czy oni się po prostu nie lubią, kurwa? Nie, no to jest akurat zrozumiałe, że kobieta go broni, nie, ale jest to słabe trochę, że jest tu jakaś bójka pomiędzy publiką a zawodnikami, nie, nie powinno być takich sytuacji. I też publika między publiką, nie. Dobra, panowie,